W filozofii kulturalizmu Jana Stachniuka pojęcia kultury i wspakultury mają znaczenie fundamentalne. Przyjrzyjmy się więc im bliżej. Co jest istotą kultury? Kulturę Stachniuk rozumie jako proces reorganizacji ładu naturalnego świata. Wyróżnia on następujące żywioły: materialny, natura martwa, biologiczny, świat ożywiony, emocjonalny oraz społeczny. Wszystkie one są wiązane przez człowieka w celu zwiększenia jego mocy. Jak pisał Stachniuk, kultura jest procesem wiązania energii pola żywiołów, stanowi przedłużenie ramienia człowieka na wszystkich polach. Jej tworzenie wynika z samego faktu posiadania przez człowieka pierwiastka woli tworzycielskiej, nie sprowadza się więc wyłącznie do czynnika utylitarystycznego. Stachniuk używa terminu kulturowe twory w znaczeniu wiązalniki energii. Są to produkty procesów twórczych, wiążących w sobie energię pola żywiołów. Stachniuk wyróżnia trzy rodzaje kulturowytworów. Kulturowytwory duchowe, wiązalniki energii emocjonalnej, jak sztuka, religia, teoria, filozofia, światopogląd, idee ogólne, np. idea patriotyzmu, etyka, nauka. Kulturowytwory społeczne, socjotechnika, aparat powielania wzorców, społeczny system wychowania, pedagogika, prasa, media, propaganda, aparat organizacji, aparat władztwa, aparat siły zbrojnej. Kulturowytwory materialne, środki techniki, mechanotechnika, biotechnika, gospodarstwo. Według Stachniuka kulturowytwory tworzą nasz świat. Celem kultury jest świadome tworzenie historii, sytuacja, w której to człowiek, jako zbiorowość, nie jako jednostka, jest panem swojej historii, rzeczywistym gospodarzem swojego losu. To ewidentnie kreacyjno-aktywistyczna koncepcja kultury, bardzo podobna do idei Stanisława Brzozowskiego. Istotą zaś wspakultury dla Stachniuka jest poczucie nieważności dzieła kultury. Elementy składowe wspakultury to personalizm, hedonizm, wszechmiłość, nihilizm, moralizm, spirytualizm. Co ważne, nie zawsze elementy te występują wszystkie razem. Wspakultura totalna to według Stachniuka skrajna forma wspakultury. Oznacza ona wszystkie wymienione elementy zestrojone w system. Stachniuk wyróżnia tu termin jak wspakdynamizm. Zdrowe pierwiastki aktywności tkwiące w człowieku zaprzęgnięte do realizacji zinternalizowanego ideału wspakultury, na przykład nihilista będzie z zapałem i przekonaniem niszczył resztki kultury. Wspakultura totalna dąży do rządu dusz w celu własnego bezpieczeństwa. Stachniuk podaje liczne przykłady wspakultury: dżinizm, buddyzm, filozofię Sokratesa, chrześcijaństwo, bezwczesnego protestantyzmu, zwłaszcza kalwinizmu, islam, wspakulturę laicką. Stachniuk szczegółowo opisuje taktykę rozprzestrzeniania się wspakultury. Najpierw przyswaja ona sobie dorobek kulturowy strony przeciwnej i używa go jako broni. Przykładem może być tu chrześcijaństwo w świecie antycznym czy cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, jak również kontrreformacja, jezuityzm. W chwili osiągnięcia panowania stosuje przemoc, metoda inkwizycyjna, w celu utrzymania się. W wypadku, gdy wspakultura jest słabsza, przyjmuje postawę pasożytniczą, głosząc hedonizm. Stachniuk dużo pisze o wspakulturze laickiej. Wyróżnia jej elementy jak hedonizm, personalizm, wszechmiłość. Jak stwierdzał w swych pracach, dążenie do szczęścia fizjologicznego, rdzeń personalizmu i wszechmiłości staje się dominującą tendencją wspakultury laickiej. Spór jej z wspakulturą chrześcijańską to kłótnia w rodzinie. Wspakultura laicka występuje jako humanizm, racjonalizm i postęp. Stachniuk opisywał zjawisko bezdziejowego racjonalizmu, sytuacji, gdy pierwiastki biowegetacyjne wraz z hedonizmem walczą ze spirytualizmem. Stachniuk przewidywał zwycięstwo wspakultury laickiej w świecie chrześcijańskim, a także wszędzie tam, gdzie Zachód sięga swoimi wpływami na obszary innych wspakultur. Stachniuk opisuje różne odmiany kościoła zbuntowanych, wspakultury laickiej: masoneria i jej pochodne, socjalizm, marksizm. Stachniuk uważał przeciwbieżność kultury i wspakultury za oś historii ludzkości. Jak pisał, osią dziejów ludzkości na globie ziemskim nie jest walka ducha z materią,
egoizmu z altruizmem, Boga z szatanem. Nie jest też walka klas ani walka ras, lecz walka kultury z wspakulturą o władztwo nad człowiekiem. Warto na koniec wyróżnić elementy kultury naturalistycznej sprzed triumfu wspakultur. Rygweda, system Zaratustry, taoizm w Chinach, wierzenia naturalistyczne, indoeuropejskie z okresu przedchrześcijańskiego. To już wszystko. Dziękujemy bardzo za obejrzenie i wysłuchanie materiału. Film przygotowany przez Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury Niklot.